Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Małe Trytony rozdane. W ubiegłą sobotę poznaliśmy laureatów konkursu Mały Tryton. Władze miasta w ten sposób uhonorowały dzieci i młodzież za zaangażowanie w działalność charytatywną oraz działalność na rzecz gminy Nysa. Decyzją kapituły w kategorii do lat 9 statuetką Małego Trytona został wyróżniony Filip Pepel. Wśród młodzieży do lat 15 zwycięzcą okazał się Artur Misiarz. Nagrody zostały wręczone podczas pierwszej edycji Nyskiego Festiwalu Młodości, którego pomysłodawcami byli uczniowie i nauczyciele gimnazjum nr 1 w Nysie. Na scenie mogliśmy podziwiać naszą zdolną młodzież oraz zespół Foliba. Na zakończenie imprezy odbyło się wielkie rzucanie kolorowymi farbami Holi. Jezioro Nyskie pełne atrakcji. W ubiegły weekend mogliśmy podziwiać niezawodne Volkswageny na zlocie Wag Nysa. Na plaży nie zabrakło plażowiczów oraz fanów sportów motorowodnych, a także chętnych na rejsy statkami i rowerkami wodnymi. W lipcu wypoczywający nad Nyskim akwenem będą mogli podziwiać najszybszych pilotów świata podczas zawodów Eurotour. 13 sierpnia kolejne wielkie wydarzenie, Festiwal Ognia i Wody, a na pożegnanie lata 2 września koncert m.in. Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Rozmowy o rodzinie i beztroska zabawa przygotowana dla najmłodszych zdominowały czwartą edycję Nyskiego Marszu dla Życia i Rodziny. W święcie rodzin nie przeszkodziła nawet kapryśna pogoda. W tym roku ogólnopolska akcja odbywała się pod hasłem Każde życie jest bezcenne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że czwarty marsz w Nysie cieszy się nadal popularnością. Dołączają do nas nowe rodziny, są z nami rodziny, które 4 lata temu po raz pierwszy maszerowały. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni, chociaż po raz pierwszy zaskoczyła nas burza przed samym marszem, deszcz. Musieliśmy troszeczkę przeorganizować atrakcje dla dzieci przygotowane w parku ze względu na mokrą i śliską trawę, tak aby się nikomu nic nie stało, żeby można było się bezpiecznie bawić. Udało nam się po raz kolejny zademonstrować przywiązanie do wartości takich jak rodzina, takich jak życie. Pod hasłem każde życie jest bezcenne. Mieliśmy radość, obserwując na scenie naszych najmłodszych uczestników grup tanecznych i muzycznych Nyskiego Domu Kultury, zespołu pieśni i tańca Nysa, mażoretek z Karoliną, była młodzież z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii wraz z wychowawcami, którzy na scenie mogli zabawiać publiczność swoimi występami, muzyką. Była Szkoła Nowej Ewangelizacji. Było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie autorskie z panią Małgorzatą Nawrocką, która miała swój kącik autorski. Każdy milusiński, który przybył do parku, otrzymał jakiś upominek, jakiś prezent. Każdy chyba był zadowolony. Atrakcją też była kąpiel w pianie zorganizowana przez strażaków OSP Domaszkowice. Na konferencji prasowej w Nyskim Magistracie oficjalnie zaprezentowano nowe logo gminy Nysa. Autor zwycięskiej pracy konkursowej, Jarosław Sępek, otrzyma w nagrodę 25 tysięcy złotych. Nowy system identyfikacji wizualnej będzie używany na wszystkich nośnikach reklamowych naszej gminy. Logotyp jest inspirowany miastem Nysa, dlatego że chcieliśmy zrobić coś, co byłoby stąd, coś, co byłoby oryginalne. Może nie jest to od razu takie czytelne, ale ten napis to są łuki, które się przewijają w architekturze Nysy bardzo często. To są łuki, które widać w samochodzie Nysa, którego jestem fanem, w różnych budynkach miasta, w pięknej studni, więc stąd jakby napis Nysa. A druga rzecz to coś, co dodajemy do tego logotypu, to zestaw ikon, piktogramów, które są, jak widać, ułożone na wzór herbu Nysy, który jest złożony z 6 lilijek. My proponujemy ikony, które reprezentują to, co w gminie, co w mieście najlepsze. Oprócz tego znaku proponujemy rozbudowany system identyfikacji, około 30 ikon, które można dowolnie komponować, zachowując ten układ lilii i budować znaczenia takie, jakie chce się, żeby to logo wyrażało, więc można oznaczyć dzięki temu katedrę, można oznaczyć, opisać
Jeżeli mówimy o sporcie w Nysie, to możemy taki zestaw ikon sportowych złożyć i wciąż zachować charakter tego oryginalnego znaku. Więc myślę, że to jest dosyć oryginalne i to jest taki pomysł na nowoczesny wizerunek miasta i gminy. Jeszcze nie wiemy do końca, jak zostanie przyjęty ten znak. Zdaję sobie sprawę, że mogą pojawić się jakieś perturbacje, że ludzie mogą tego nie docenić, ale myślę, że będzie dobrze, że to logo jest fajne i trafi na podatny grunt. To pierwszy krok w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej gminy. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi, że przychylił się do wniosków Komisji Kultury i Kultury Fizycznej, a także Rady Kultury, której przewodniczę. I wspólnie dzisiaj mogliśmy zaprezentować bardzo dojrzałą i bardzo ciekawą pracę pana Jarosława Sępka. Myślę, że to dobry kierunek. Dodam jeszcze, że nasz herb obecnie jest w Komisji Heraldycznej opracowywany przy Ministerstwie Cyfryzacji. Mając w końcu poprawny herb i nowy system identyfikacji wizualnej, będziemy mogli pracować na pozytywnym wizerunku naszej gminy. Podczas 21. sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nysa oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu gminy Nysa za rok 2015. Za absolutorium głosowało 16 radnych, 3 wstrzymało się, a 2 radnych było przeciwko. 16 głosów za, czyli ocena pracy dobra. W tym roku będzie pewnie równie ciekawy, bo jest to już w pełni nasz budżet, nasze zadania i będzie, już jest mnóstwo pracy. Natomiast wynik jasny, cieszy bardzo. Drugie absolutorium, pierwsze w miarę samodzielne, bo był to też nie do końca nasz budżet. No, radni zwrócili uwagę, że działania, które robimy wspólnie, bo taka jest nasza wspólna rola, wspólna praca, zmierzają do tego, żeby w Nysie żyło się coraz lepiej. To nie są działania doraźne, ale obliczone długofalowo. To jest odlokowanie rynku pracy poprzez zakup FSD, to jest prowadzenie bonów demograficznych, bonów wychowawczych i to wreszcie są mieszkania, czyli w tym roku ruszamy ze sprzedażą tanich działek budowlanych, zaczynamy budować też mieszkania pod wynajem głównie dla młodych ludzi. Te 3 elementy sprawią, że za kilka lat Nysa będzie w innym miejscu rozwoju gospodarczego. To wszyscy wierzymy i tak będzie. Drugie absolutorium, ale tak naprawdę za pracę burmistrza pierwsze, bo dopiero ten rok 2015 był tak naprawdę rokiem burmistrza Kolbiarza i tutaj chciałem pogratulować absolutorium, podziękować za współpracę z Radą, z radnymi. Rok nie był łatwy, a wynik głosowania w absolutorium pokazuje jednak, że znalazł burmistrz Kolbiarz uznanie w głosach radnych. Myślę, że na przyszłość jest to takie zielone światło do kontynuacji działań rozpoczętych w ubiegłym roku. Burmistrz wielokrotnie proponował nam podjęcie decyzji w sprawach, które będą rzutowały na następne lata, tak jak zakup FSD, jak rozpoczęcie budowy hali. To są rzeczy, które obciążyły budżet na 2015 rok, ale będą wywierały również skutki na następne lata. Radni ze świadomością podjęli tę decyzję. Dzisiaj ze świadomością, nie wycofując się, to jest najważniejsze, nie wycofując się z danego wcześniej zielonego światła, skwitowali burmistrza, akceptując te działania i tak na dobrą sprawę pozwalając je kontynuować w następnym roku. Na pewno wiele z tych zadań do 2018 roku już będą mogły być widoczne, odczuwalne i ocenione zarówno przez nas radnych, jak i mieszkańców. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej to okazja do spełnienia tej drugiej z funkcji, jaką Rada Miejska jako organ spełnia, więc nie tylko funkcji uchwałodawczej, ale także funkcji kontrolnej. Właśnie przejawem tej funkcji kontrolnej jest absolutorium, którego dzisiaj zgodnie z ustawą udzieliliśmy burmistrzowi Nysy. Wniosek jedynej uprawnionej do tego komisji, czyli komisji rewizyjnej, był wnioskiem pozytywnym. Towarzyszące zarówno wnioskowi, jak i sprawozdaniu burmistrza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej także były pozytywne. Także bardzo się cieszymy, że i w opinii RIO, i w opinii komisji rewizyjnej ten budżet został odpowiednio wykonany i dzisiaj już małe podsumowanie do tego terminu, do 30 czerwca zdecydowaliśmy się przyjąć absolutorium. Myślę, że należą się burmistrzowi, ale także Radzie Miejskiej, która przecież budżet uchwala. Duże gratulacje. Ponadto podczas sesji zatwierdzono zaproponowane przez skarbnika zmiany do budżetu gminy. Kolejne posiedzenie odbędzie się na początku lipca. Gmina Nysa przygotowuje się do przyjęcia 3-osobowej rodziny ewakuowanej z Ukrainy.
Obecnie trwa adaptacja mieszkania przy ulicy Zwycięstwa. Dzięki uprzejmości wielu instytucji oraz wolontariuszy już niedługo rodzina polskiego pochodzenia zamieszka w Nysie w komfortowych warunkach. Gmina zobowiązała się również do pomocy w znalezieniu pracy. Przed nami pełne emocji mecze w ramach Euro 2016 we Francji. Nysa ma za sobą własną imprezę. 10 czerwca na Stadionie Miejskim w zawodach pod nazwą Nyskie Euro 2016 wzięło udział 17 drużyn ze szkół podstawowych. Podczas otwarcia imprezy reprezentacja Urzędu Miejskiego w meczu pokazowym okazała się gorsza od reprezentacji nauczycieli. 12 czerwca startuje czwarta edycja biegu Nyskiego. Serdecznie zapraszamy do kibicowania na trasie. Na starcie zobaczymy rekordową ilość uczestników. Do dnia dzisiejszego zgłosiło się 600 uczestników.